No hej, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Divide and Conquer, tym razem kampania Dallando i bronimy się przed atakiem z Bree. Więc wolni ludzie Eriadoru będą musieli zająć nasz Tarbat, zatem będziemy musieli go bronić. Dzisiaj przegrywa nam muzyka z kolei z Crysisa 2. No i cóż, jeżeli będzie podobał mi się ten materiał, zostawcie proszę lajka. Bardzo was proszę o to, żebyście zeszli na dół i kliknęli tą złotodajną łapkę dającą chleb, wodę i ryby, a także zmieniającą wodę w wino. Jakkolwiek możemy to nazwać. Tak, zostawcie ją, proszę. Zostawcie też komentarz, jeżeli będzie wam się podobał materiał. No i zapraszam do Patronite, jeżeli chcecie wesprzeć kanał, moją osobę i moją twórczość tutaj, by kanał dalej mógł się rozwijać i by materiałów pojawiało się po prostu na nim coraz więcej. Zatem do dzieła i zajrzyjcie do tego linku, który jest w opisie. Dobra, kontynuujemy, moi drodzy, mamy bitwę. Przeciwnik tak naprawdę dysponuje dwoma groźnymi oddziałami, w zasadzie trzema. Są to kusznicy z 6 punktami ataku. Jest to piechota milicji kupieckiej i dokładnie ten sam oddział, tylko że jako kawaleria, na szczęście o połowę zredukowany liczebnie. Reszta wojsk to raczej niedobitki, więc będzie ciekawie. 2000 naszych kontra 700 z Bree. Napisaliście mi też komentarz, że generalnie zagranie jako Ered Luin byłoby bardzo fajnym pomysłem z opcją przyjęcia pierścienia, że podobno bardzo trudna wtedy kampania jest. No moglibyśmy spróbować, wiecie, naprawdę. Może na streamie to sobie zrobimy. Dobra, rozpocznijmy. Mamy piechotę, mamy tak naprawdę pierwszą armię, ja to nazywam armią tempo dosiadową, czyli armia, która ma zadanie tylko i wyłącznie... tylko i wyłącznie... szarżować. Możemy sobie zrobimy o, w ten sposób, to będzie z tej strony. Dziękuję. Teraz tutaj. Jak i tutaj. A także po bokach, bo mamy 4 oddziały jeszcze włóczników. Mamy też tych panów. Ich bym sobie właśnie... A słuchajcie, może ich walniemy sobie na środek. Do wsparcia, prawda? Tak sobie to zrobimy. Wy tutaj. I teraz tak, na flankach, z uwagi na to, że tam będzie mi najwięcej też zagrożenia ze strony szarż konnych. I jesteśmy gotowi. Okej. Okay. Podciągniemy się jeszcze. Teoretycznie możemy też zobaczyć, jak wyglądają jednostki ludzi Bree. No, milicja kupiecka to raczej wygląda w tradycyjny sposób. Mają fajne takie zielone uniformy. Nie jest to profesjonalna armia, choć też bardzo fajnie się tą frakcją gra, ma dopiero w późniejszym okresie jakby trochę już więcej tych jednostek, którymi może coś tam zrobić, a my wyjdziemy z lasu. Wybiegniemy na nich niczym stado rozwścieczonych wilków. Zastanawiam, czy teraz już nie będziemy tutaj, wiecie co, zasuwać biegiem. O tak, żeby ci topornicy tutaj dotarli. Teraz dajemy sobie rozkaz. Pięknie. Trochę się rozgrzejemy przez ten podbiegnięcie pod górkę, ale zaoszczędzę, wiecie, na ofiarach, bo on się teraz przegrupuje. Świetnie. Tutaj od razu tak. Tutaj tak. Wy będziecie ich okrążać. Wy atakujecie z tej strony. Wy atakujecie tutaj. Pięknie. I ta kawaleria zmienia ułożenie. Ciężka milicja, pięknie. Ewentualnie można nawet w tą konnicę uda się zaszarżować, to by było wspaniale. O, złapmy ich. Bardzo ładnie. Teraz wy tutaj. Od razu okrążcie. Wiecie, wybiegnięcie do jasnej cholery. Co to miało być? Wspaniale, trochę sobie ściszę grę, bo jest zdecydowanie za głośno. Ja tylko mam nadzieję, że nasz generał tutaj nie padnie jakiś głupowato, bo tutaj go mamy. Pięknie. No i będą chcieli nas tutaj odciąć. Bo wiecie co, tych włóczników, o właśnie. Bo co hobbity, one fajnie wyglądają. Świetnie, udało się ich złapać. Milicję. Teraz tu. I tutaj. Doskonale. Wy do przodu i na wroga.
Oni przypominają mi taki Huskarli trochę, wiecie? Taką armię typowo wikingów. Pięknie kościoł. Idealnie. No i dobra. Konnica z kawalerii została tak naprawdę wybita. Tutaj nasi sobie poradzą bez problemu, bo mamy zdecydowanie lepsze parametry walki w zwarciu w związku z przebijaniem pancerza. Więc i mamy też liczebność generalnie też dużo większą. Teraz odpalimy sobie defense stance. Nie wiem za bardzo co robią te wszystkie rzeczy, ale... Dobra. Czyżby już byli połamani? Tak jest. Ale my dalej będziemy ich gonić. Nie odpuścimy. Our men have slain the enemy general. Pięknie. Without him, his troops will lose their will to fight. General przeciwnika poległ, a my postaramy się ich wykończyć w takim stopniu, żeby już nie przegrupowali. Kontynuuj. Pięknie. Właśnie o to mi chodzi, żeby dogonić ich. Powinniśmy dogonić, bo będziemy chyba już bardziej świeży, te oddziały odpoczęły, więc powinny się szybciej poruszać. Świetnie. Zwłaszcza, że to jest milicja kupiecka, spieszona. Chyba jeden z lepszych oddziałów początkowych w ogóle u Bree. Dobrze byłoby ich wyłuskać. Ładnie nam poszło. Przetrenują sobie bez większych kłopotów armię w Tarbadzie. I dodamy jeszcze tam koszary, które pozwolą nam przetrenowywać najeźdźców danlandzkich. Chcę doprowadzić do sytuacji, w której ta armia się nie przegrupuje, nie będą musiał jej gonić wtedy. No i chyba się dopiero się zmęczyli. No właśnie, bardzo zmęczeni. A, jeszcze jednego. Sieknęli, świetnie. Nie powinni się przeszkolić. Tak widziałem, że chyba mniej niż setka nawet została. W sumie to nie wiem, czy ta muzyka pasuje do takiego klimatu. Jest mocno symfoniczna. Tworzona przez Hansa Zimmermana, więc mam nadzieję, że nie będzie tutaj problemu z prawami autorskimi. Z uwagi na to, że ja potrzebuję pieniędzy, ja słuchajcie... Ja spróbuję ich sprzedać za okup. Zaakceptowali. Cudownie. Dobra, sio. My sobie wejdziemy do Tarbadu i zwrócę do was za chwilkę, bo ściszę trochę muzykę, dobra? Dobra, już jestem. Przepraszam was za to. Więc tak, kogo możemy sobie tutaj przetrenować? Dobrze by było ich połączyć w ogóle w jakiś jeden z bardziej spójną strukturę. Zrobimy sobie tak. Na pewno zrobimy sobie jeszcze tak, tak. Wtedy będziemy mieli do przetrenowania dwa oddziały, a nie 10. I co tutaj by trzeba było zrobić? Właśnie potrzebuję tych Ridersów, czyli ten oddział. Stopy by mi było potrzebne najbardziej. I możemy sobie przerzucić, słuchajcie, od razu do takiego trybu, żeby byli częściowo darmowi. W kolejnej turze. No tak, tutaj mamy dość spore siły. Tu przetrenowujemy jednostki i cały czas staramy się dodać jak najwięcej jak najwięcej siły, żeby mieli, zanim zaatakujemy klany. Może zbudujemy sobie dzięki temu farmy? Ewentualnie możemy zbudować... No tak, to jest miejsce, które... Właśnie, ono jest trochę narażone na ataki. Przydałby mi się szpieg. Ja zbuduję tutaj farmy jednak. Świetnie. Gdzie jest mój dyplomata? Przede wszystkim, gdzie my się udawaliśmy. A! Chcieliśmy pójść do Bree, więc może uda się zawiązać, słuchajcie, z Bree rozejm, bo to mi się, powiem szczerze, by się przydało. Z Dol Guldur mamy już sojusz. Fantastycznie. Gdzie ja teraz chciałem pójść? Dol Guldur, Isengard, Moria i Angmar. Czy ja rozmawiałem już z krasnoludami? Wydaje mi się, że tak, bo jest odkryty tutaj obszar. Nie wiem, czy rozmawiałem z ludźmi z Anduina. Wydaje mi się, że też, a chciałem chyba pójść na dół do Mordoru. Bo z Mordorem jeszcze nie gadaliśmy. Idziemy do Mordoru i z nimi zawiążemy sobie, powiedzmy, jakieś przymierze.
i kończę górę. Osgiliad jest atakowany. Się tam ciekawego nie dzieje. Jeszcze patrzę, co by nam tutaj dało więcej pieniędzy. Nie jestem pewien, czy nie będziemy mieli nawet już możliwości, bo tak jak zbudowaliśmy chyba... Wiecie, gdzie to jest. W Tarbadzie Market. No właśnie, Kowala. I chyba już większy poziom nie będziemy mogli mieć. To by się przydało do stworzenia kolejnego slotu na werbowane jednostki. Ale powiem szczerze, że market też by się przydał. Zrobimy coś, co daje pieniądze na razie. Skupimy się na tym. Widzę, że klany jeszcze nie do końca chcą mnie atakować, z tego się niezwykle cieszę. Podstawimy sobie kolejnego, słuchajcie, tutaj szpiega właśnie niedaleko ich stolicy. Widzę, że się przetrenowali i będą chcieli jednak tutaj być agresywni w stosunku do nas. No dobra. Czy oni w jedną turę tutaj dojdą? Dojdą. Interesujące. W takim razie... Chyba wyślemy do pomocy, słuchajcie, pikinierów. Cztery oddział pikinierów. Czy ja muszę ich przetrenować, pikinierów? No przydałby się. Widzę, że się będą trenować. Ewentualnie mogę wysłać mięso armatnie pod postacią bandytów. Czy ja dotrę w końcu nimi... moim dyplomatom do Bri? Bo Bri się jakoś takie harde zrobiło strasznie. Mniejsze. Teraz tak patrzę sobie na tą armię i na to, co my mamy w mieście tutaj. No przetrenowana armia została, tak czy siak, ale jakieś tam posiłki by trzeba było im przerzucić. Nie, może faktycznie tych bandytów, bo to jest tania i skuteczna jednostka. Matko Boska, naprawdę... Sorry, wyciszę telefon. Bo zaraz będą dzwonić. Wiecie, zaczęli nagrywać, nie? I to jest zawsze taki motyw, że jak się zacznie nagrywać, to oni dzwonią. Wszyscy. Wszyscy wiedzą wtedy, że nagrywam. Mamy bardzo dobre relacje z Krasnodami, z Kozodu. Jestem dumny normalnie z was, chłopaki. Dobra, idziemy tutaj. Zobaczymy, czy ta prowincja jest zajęta przez Mordor. A nie, to Dol Guldur. Myślałem, że to już Mordor będzie. No i cóż, no i zobaczmy, czy ja mogę tutaj dowerbować jakiś, nie wiem, na inny oddział, cokolwiek, albo na tej stronie. Nie, bo po co? Niezbyt dobrze. Fajnie, że tutaj ustawiliśmy sobie te wieżyczki, bo bez niej byłoby ciężko. Ewentualnie mógłbym wysunąć kontratak na Bri. Chyba, że ta armia będzie szła, wiecie, w tą stronę. No nie, zobaczymy. Nie mają tu zbyt wiele oddziałów. Fajnie, połączą się teraz, ale będą chcieli atakować Tarbat od razu? Nie. Dobra, no to my wprowadzamy w takim razie. Jeszcze zdążymy dodać jednostki pomocnicze do Tarbatu. Helmowy Jar jest oblegany. Isengard się znowu ładnie rozwinął. Świetnie. No i teraz widzę, że już tu będzie zdecydowanie lepiej. W Tarbadzie by trzeba było zrobić kolejne miejsce, gdzie moglibyśmy werbować znaczne siły. No i zobaczmy, klany oczywiście już się... Matko Boska, nie? To jest to, czego się boję. Klany nas zaleją. Tak naprawdę. Potrzebuję tu jeszcze kilku tur na przetrenowanie, co najmniej. A najgorsze jest to, że nie mam za bardzo tego czasu już. Chyba, że zaczniemy wysyłać. Bo tak, ktoś tu jeszcze potrzebuje przetrenowania? No wszyscy. Naprawdę, za mało czasu mam na... Tak, to wygląda tak, jakby oni chcieli już tu dotrzeć na wojnę. To ja sobie, wiecie co, chyba odpuszczę trening. Zobaczę, które oddziały potrzebują przetrenowania tylko pod kątem liczebności wojska.
W zasadzie to żadne. Wszystkie inne. No tak, ile to daje ci pancerza? No sporo daje, słuchajcie, pancerza jednak ten to ulepszenie. 3 punkty aż. Wbrew pozorom to jest bardzo dużo. Jestem pewien, że oni idą na mnie, żeby mnie zaatakować. Dobra, doślemy przynajmniej tą część armii, którą byśmy uznali za aktualnie przydatną. Stąd możemy wyciągnąć jednostki, tylko wtedy już dochód stracę całkowicie. Tutaj mam dużo tej kawalerii, mają strasznie. I powiem szczerze, że tu już bym wolał się zbić nie na otwartej ziemi, tylko raczej właśnie za murami. Z tej prostej przyczyny, że mogą mnie rozjechać. Raz, to jest też dobry oddział, zobaczcie, 6 szarży i miasto niweluje tak naprawdę możliwości przynajmniej w połowie walki konnicą. Bo taką piechotę typowo ofensywną to nie mają słabą. Więc zobaczymy. Tutaj nie wiem za bardzo co zrobić. Czy oni będą chcieli pójść na moje ziemię? Są neutralni. Ja tutaj mogę, słuchajcie, dowerbować sobie dodatkowe jednostki, które by się na pewno przydały, żeby wzmocnić ten obszar. I mieć się czym po prostu bronić tutaj dodatkowo jeszcze. Prześlę chyba dodatkowe oddziały stąd, żeby już dosyłać te, które przynajmniej, wiecie, możemy, mamy przetrenowane. No wszyscy ci jeszcze muszą zostać przetrenowani. Tu nie mamy jeszcze tych pancerzy, też by trzeba było zrobić. Uuu, będzie ciężko. Powiem wam, ta kampania będzie wymagająca, tak sobie teraz ją obserwuję. Dobra, mamy... O, tutaj nie... Dobra, to idziemy do Czarnej Bramy. Bo myślałem, że może tutaj będzie Mordor, ale nie. Teraz, kto jest we władaniu nadmorskiej? Dunedaini. Spróbujmy może jeszcze raz sprzedać im mapę, słuchajcie, żeby trochę pieniędzy dostać. Może z 500? Tuk złota? Za mało czasu minęło. No to co, jeszcze z 2 tury. Jeżeli udałoby się zahamować ten konflikt, bo pamiętam, że kiedyś jak testowałem, to udało mi się zahamować konflikt na samym początku, tylko że wtedy nie zająłem Tarbadu. A to, że zająłem Tarbad, no to wbiłem mi troszeczkę taki zasolony kolec do oka. No i mamy atak. Liczę na to, że będą szturmować. We must make a stand. We are besieged. Dobra, klany jeszcze nie weszły na nasze ziemię. Głos Kinzeret Luin. Świetnie. Wysłali do nich pierścień. A pytanie. Jeżeli zrobimy tak, to pewnie nie dam rady ich... jeden do jednego. I dosłali hobbitów. Jeszcze jakieś tam pierdoły. Wiecie co? Oni będą prawdopodobnie to szturmować. Zatem poczekamy. Straty nie będą tak duże, jak można się tego spodziewać. Teraz. Robią się faktycznie te pancerze. Fajnie. I tutaj mamy srebrne. Generalnie jest tego sporo. Przydałby mi się tutaj dodatkowe, a może oni będą chcieli tutaj zaatakować. To by było super. Czy klany w ogóle mają jakiegokolwiek przeciwnika? Klany mają Gondor za wroga, więc może gdyby tutaj atakowali? Wiecie, to jest niegłupi pomysł, prawda? Bo ja mógłbym wtedy zaatakować faktycznie stolicę i tutaj Barad-Win, żeby odciąć ich. Tu jest kolejna gdzieś prowincja należąca do nich. To by nam otworzyło bardzo mocną drogę. To trzeba... Tak patrzę, że... Sobie jednak poprzerzucać część jednostek, zwłaszcza tych droższych. Zróbmy o tak. Tak. Jup. I będziemy wysyłać pikinierów do fortów. To w zasadzie podobnie powinienem. Może już teraz prześlę ich do fortu, skoro nie zaatakowali mnie. Bo gdzie tu jest najbliższy fort? Tu!
A Isengard jest moim sojusznikiem, więc nie powinien się obrazić za zajęcie tego, zwłaszcza, że sam sobie tego nie przywłaszczył. Potrzebuję po prostu pieniędzy. Tych wyślę tam. Ci są darmowi. Tutaj tych mógłbym jeszcze przesłać. Też na północ. Trzy oddziały. Musimy zredukować koszty armii. No najłatwiej to oczywiście robić w momencie, w którym wszyscy będą darmowi. Tak, was przerzucę sobie tu. Będę miał jeszcze trzy sloty wolne. Tam mam jeszcze jeden. Dobrze by było wykorzystać. Bo najpierw chcę, żeby przetrenowani zostali w tym miejscu. Wiem, że nie popycham tej kampanii zbyt szybko do przodu, ale ja się muszę na nią dobrze przygotować, z uwagi na to, że my mamy naprawdę słabe jednostki. No i rozsądnie byłoby podpisać faktycznie rozejm z Bree. I zachęcić na przykład klany do walki? O, będą szturmować. Fantastycznie. No to właśnie czekałem, jest Dunland. Safe i oczywiście się bronimy. A my będziemy bronić się całkiem skutecznie, bo powiem wam, że walka na murach, jak i w ciasnej bramie, to jest to, w czym no, będziemy dobrzy, bo mamy toporników, mamy włóczników, mamy też lepszych toporników i mamy jeszcze dodatkowo mięso armatnie. Więc tak, co ty tu masz? Przede wszystkim trzeba by zrobić to w ten sposób, więc żeby wróg jak najmocniej wykrwawił się przed atakiem. Tutaj ściągamy wszystkich z tych murów, tu tak samo. Tu proszę, tu was proszę, dziękuję. Ważne. Więc tak, Raidersi idą tu. Wy idziecie tu. Chodzi mi o to, żeby wiecie, wieżyczki były zajęte strzelaniem. Najemnicy w ten sposób. Pięknie. Trzeci oddział najemników. Tutaj za wami, super. Powiem szczerze, chętnie bym ustawił sobie też generała jakoś tak, żeby pomagał. Nie musiał stawać, wiecie, na samym przodzie konfliktu, jaki tutaj nastanie, ale mógł w każdej chwili zareagować. Tylko włócznicy też tutaj na flanki prawdopodobnie. Kolejny oddział tutaj. Kogo my tutaj jeszcze bierzemy? Weźmiemy sobie jeszcze ten oddział toporników z tej strony. Patrz, można by jeszcze tutaj ustawić kolejność otoporników, świetnie. Gdzie my tam was w ogóle jeszcze mamy? Tam mam kolejność o włóczników, dobra, no to włócznicy podobnie w to miejsce. Kogo tam mamy? Jeszcze jedno o włóczników. Może być. No tak, topornicy idą na tą stronę. A ci włócznicy. Halo, chodź ty tu. Dziękuję. Wy tutaj. No i teraz jestem gotowy. A Tarbat ma naprawdę spore wieżyczki i powinno to być dobrze rozegrane. No, tym bardziej, że jeszcze ma płonące balisty. Super. Szkoda, że ja nie mam łuczników tutaj na murach. The enemy have ladders at the walls. Repel the attackers. Give them steel. Nie? Ej, chyba wam trochę nie starczy tych drabin, wiecie? Tak mi się wydaje. Niestety podciągnęli. Będą mogli chcieć nas przepchać. A to dziwnie zrobione jest. Oj, to włócznicy jeszcze się natknęli, słuchajcie, na doborową piechotę. Strzegącą murów. Wieża prawdopodobnie szybko padnie, więc główne natarcie pójdzie przez bramę frontową. A my tu chyba mamy wrzący olej. Pięknie. Pierwszy tupy z tego oddziału. Świetnie by było zniszczyć tą wieżyczkę w tym momencie, bo reszta by padła. No tutaj kto wchodzi, to umiera. Już schodzą, spanikowali. Morale wojsk właśnie Bree jest bardzo słabe.
Brama padła. Wysyłamy od razu wszystkich bandytów. Mięso armatnie. Za co wam płacę? The walls are no longer ours. The enemy have taken them. Tą konnicę. Trochę mi się zawsze śmieszy mnie ten bug graficzny, który tutaj występuje. Czy ta wieża już została zniszczona? Tak. Pięknie. Stało ich tutaj, słuchajcie, 31 i za chwilę będziemy schodzić z tych murów, bo już nie są potrzebni. Tak samo jak i tutaj. Zejdziecie. Zacznijmy wbijać się od nich z flanki. O to chodziło. Teraz wyślemy generała na spokojnie do walki. W zasadzie to tylko ta kawaleria stanowi jakiekolwiek zagrożenie dla nas. Mają niezłe pancerze. No i stąd... Ponownie, schodzimy w dół. I tu się wbijemy. A oni z częścią panikują. Świetnie. Battle is very much in our favor. Victory will be ours. No, to już się nie spodziewali. Tak. Zeszli z góry z losów. Pięknie, z dwóch stron naraz. Zgniatani. Only half the enemy force remains. Ten Tarbat będzie ich krwawą łaźnią. Good tidings. The enemy general lies dead. No i większość koniarzy chyba została właśnie wymordowana. Więcej. Teraz napierać na nich. Idealnie. To jest tylko pytanie, właśnie polega na tym, jak szybko będziemy w stanie tą kawalerię tutaj się pozbyć. Czy chcę kontynuować? Tak, spróbujemy ich jeszcze dogonić. Choć raczej się to nie uda zrobić, ale możemy próbować. Nie. Dobra, nie ma co. Większość tak naprawdę strat po stronie przeciwnika. No i znowu będziemy mieli do wyboru, czy wypuścić tak naprawdę jeńców, czy będziemy ich brali jako trofea, osadzając ich głowy na ostrokołach. I generalnie przy każdym
przy każdych drzwiach naszych rodzin. Tak. To mniej więcej w ten sposób mogłoby wyglądać. Dobrze. 3,5 tysiąca, słuchajcie, piechotą nie chodzi. To jest dla nas czysty zysk. Dzięki temu kupimy sobie tutaj rzeczy do trenowania pancerzy i tak dalej. No i zwiększamy też szanse jednak podpisania rozejmu. Bo to jednak jakby nie patrzeć w tej wojnie agresorem jest Bree, nie my. O dziwo. Dobra, Lorien jest atakowany. Gniew Kandu. Yes, my lord. No i morda. Czarna brama osiągnięta. Prawa handlowe. Dziękuję. Sojusz. Nie chcą. Szkoda. No mapy już też na pewno nie będą chcieli. Czyli my będziemy bardziej takim sojusznikiem bliskim... Isengardu. Pieniądze na plus. Świetnie. Powiem szczerze tak. Tu by można jeszcze też przetrenować. Tutaj też można przetrenować, wiecie. Patrząc na to, co tu się dzieje teraz. Mam tak, srebrne doświadczenie. Fajnie. To co, od razu w to miejsce, proszę. Za chwilę będzie wybudowany też duży rynek. Was w to miejsce. A tu trzeba było po prostu przetrenować jednostki. Więc wiecie co, ja tutaj chyba zbuduję tak samo jak w poprzednim. W stolicy. Czyli... Skupimy się na rozwoju pancerzy. My lord, orders. Ewentualnie może nawet nie pancerzy, tylko najpierw właśnie, żeby mieć tą lepszą piechotę. Tak sobie zrobimy. I przy okazji, znowu łączymy sobie. Bandytów to można połączyć po prostu bezkarnie. Tak, większość straciliśmy. I generalnie te straty, które zostały nam zadane, to w dużej mierze akurat były wojska najemników. Robimy tak. Jeszcze mam dwa oddziały włóczników. Tylko nie widzę ich gdzieś tutaj. Tu mam jeden. Jest drugi. 107 i 213. Momento. A, tu jest. Ok. I tych dwóch proszę. Dziękuję. Nawet powiem szczerze, że tych mogę wysłać tutaj do treningu. Reszta niech zostanie. Weźmiemy sobie, zrobimy tutaj Mood Hall, czyli kolejny jakby slot do werbunku. Tu by się przydało. Może świątynia, bo zwiększy przyrost. Znaczy zwiększy generalnie gromadzenie kultury i później na wyższym poziomie przyrost populacji. A tutaj bym chciał zbudować drogi. Trochę pieniędzy, powiem wam, poszło znowu. Dobra. To co? Gdzie mamy tego już naszego dyplomatę? Spróbujmy pogadać z Bree. Very demanding. Szkoda, naprawdę szkoda, bo powiem ci, że moglibyśmy dojść do jakiegoś porozumienia. W razie przejdziemy tu, do stolicy. Oni mają spore siły, na pewno mają duże siły, tylko że musieliby zaatakować z dwoma armiami może, żeby to przyniosło skutek. Tarpat był zagrożony. A tak czy siak, na razie kończymy turę. Zobaczymy, co się będzie działo. Panicznie na razie boję się tylko ataków klanów. Skoro mamy konflikt z Bree, to klany nie byłyby tym, z czym chciałbym teraz walczyć. A ciekawe, czy dałoby się z radę z nimi pogadać w ten sposób, że dołączylibyśmy do wojny z Gondorem w zamian za sojusz z klanami. Wtedy ja mógłbym się skoncentrować na północy i na podboju Bree. Może wojnie z Dunedainami. I znając życie, wtedy właśnie wbiło mi w plecy sztylet klany. Misja została... traciliśmy misję. Dobra, i widzę, że pieniądze poszły... Dobra, nie jestem w stanie tego zrobić. To będzie kosztowało niewiele, więc w sumie
Wiecie co, gdybym jeszcze raz pogadał z Brie, próbowałbym sprzedać mapę za 500. O, przyjmą, fajnie. Dzięki czemu sfinansuję sobie budynek. Kolejne jednostki. Tak, wyjdziecie tu. Wyjdziecie tu. Od razu przetrenujcie mi jeden i drugi. Dobra, ja mam nadzieję, że to nie będzie nam psuło relacji. Ale chodzi mi o to, żeby zmniejszyć koszty utrzymania. Jeszcze trzy oddziały. I kolejne dwa oddziały pikinierów w to miejsce, świetnie. Tak, mamy raz. Tych też by trzeba było przetrenować. Tutaj mamy jeszcze możliwość czterech posiadania, tylko... Wiecie co, ja z tych łuczników na razie zrezygnuję, bo ci łucznicy to są mi po nic potrzebne, nawet nie jestem w stanie ich przetrenować. Raczej bym to zrobił w ten sposób, że... Myślę, może jeszcze jeden oddział tych do treningu. Pięknie. Czyli ten został już przetrenowany. Tego co rozumiem. Bo nie możemy trenować bardziej niż chyba do srebrnego pancerza. Albo do brązowego nawet. Tak, 5 obrony. Ten ma 4 obrony. No to idziesz tu. Tutaj możemy sobie jeszcze przetrenować. To by było na razie na tyle. Sprawdźmy jeszcze wiadomości. Kopalnie w Bering, wreszcie. Dużo więcej pieniędzy będzie. No i mam nadzieję, że na razie Brie się zatrzyma. Tak czy siak, tutaj zakończę odcinek. Dzięki serdecznie za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zostawcie lajka, zostawcie proszę komentarz i zapraszam do Patronite'a ponownie, do wspierania kanału. Dziękuję wszystkim za to, co robią. Hej, pa, pa!